Witam wszystkich na panelu dyskusyjnym Wasze Forum Dialogu z gościem specjalnym, posłanką Kamilą Gasiuk-Pihowicz. Posłanką Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z mojej strony tylko przypomnę o zasadach. Będziemy dopuszczać pojedynczo do zadawania pytań pani posłance. Następnie będziemy dawać pani czas do odpowiedzi. Dobrze. Tymczasem, pani poseł, niedawno 5 ustaw trafiło do laski marszałkowskiej decydujące o kształcie Izby Dyscyplinarnej, decydujące o praworządności w Polsce. Która z tych ustaw była najlepsza? To podchwytliwe pytanie, ale rzeczywiście był jeden projekt ustawy, który na tle tej mnogości projektów ustaw, co ciekawe, był najlepszy. Był najlepszy z tego względu, że przede wszystkim był skonsultowany ze środowiskiem sędziowskim, był przygotowany w ogóle przez Stowarzyszenie Sędziów Justicja. My go złożyliśmy w odpowiedzi na apel Porozumienia dla Praworządności, ale to, co ten projekt wyróżniało, to przede wszystkim to, że on dotykał sedna problemu, a mianowicie upolitycznionego KRS-u. Mogę opowiadać o szczegółach tego projektu, ale z mojej perspektywy, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, to, że za naszą wschodnią granicą Ukraińcy umierają za właśnie swoje marzenia o byciu w Unii Europejskiej, byciu w tym elitarnym klubie państw praworządnych, to, co jest najważniejsze z tej perspektywy, to jest to, że to jest projekt, który mógł przywrócić Polskę na drogę dobrych relacji z Unią Europejską, odbudowywać te dobre relacje, wzmacniać także zasady praworządności w Polsce. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że Unia Europejska to jest także wspólnota prawa, ona jest zbudowana na pewnym fundamencie, fundamencie praw człowieka, fundamencie demokracji, takich wartości jak niezależne sądy czy równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji. I w dzisiejszych czasach każdy, kto podkopuje te wartości, niszczy te wartości, tak naprawdę podkopuje i fundament, na którym jest zbudowana Unia Europejska, ale także fundament naszej polskiej obecności w Unii Europejskiej. Dlatego ja czując niewątpliwy zaszczyt, miałam tą możliwość przedłożenia i opisania tego projektu ustawy w Sejmie. Pozostałe projekty, mam wrażenie, że były tylko, przyglądając się poszczególnym rozwiązaniom, są po prostu taką pewną swego rodzaju zasłoną dymną, jakby próbą przypudrowania rzeczywistości, bo nie dotykają, tak jak powiedziałam, sedna problemu, czyli upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, która ze względu na to, że została wybrana i ze złamaniem kadencji, i ze względu na to, że jej członkowie zostali wybrani niezgodnie z przepisami konstytucji, ze względu na także faktyczny sposób funkcjonowania, który nie wypełnia tych obowiązków, które stoją przed Krajową Radą Sądownictwa, które są wskazane w konstytucji, a mianowicie stania na straży niezależności, po prostu nie może pełnić swoich funkcji. A w konsekwencji każda nominacja sędziowska, która jest, każdy wybór sędziowski, który jest dokonany przez tą neo-KRS, jest obarczony wadą prawną, a w konsekwencji pojawiają się także wątpliwości co do statusu prawnego wyroków wydawanych przez tych neosędziów. Dziękuję. A co pani sądzi o projekcie prezydenta Dudy, który wpłynął do laski marszałkowskiej? Przede wszystkim jakby jest to dosyć zaskakująca sytuacja, że jeden obóz rządzący i mamy w tym momencie właściwie tak trzy propozycje wychodzące ze strony rządzącej. Jest projekt prezydenta Andrzeja Dudy, jest projekt PiS-u, jest także projekt Solidarnej Polski. I tak jak powiedziałam, to są wszystko próby pudrowania rzeczywistości. I jeżeli chodzi o ten projekt prezydenta Dudy, to on się wykazuje w mojej ocenie też taką pewną
szczególną perfidią, bowiem mówi się chociażby o likwidacji Izby Dyscyplinarnej w tym projekcie, a w rzeczywistości nie jest to likwidacja, tylko zmiana nazwy na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Warto zauważyć, że sędziowie, którzy mogą wchodzić w skład tej Izby, to będą także neosędziowie, bowiem wybór będzie wyglądał tak, że się losuje 33 kandydatów spośród wszystkich sędziów, a potem prezydent, polityk palcem wskazuje, kogo do tej Izby wybrać. No i oczywistym jest, że skoro prezydent stoi na stanowisku, że ci neosędziowie są sędziami wybranymi zgodnie z literą prawa, sam ich nominował, no to można się domyślać, kogo w konsekwencji do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej skieruje. Nie ma w tym projekcie słowa, tak jak powiedziałam, o KRS-ie. Mówi się, że ten projekt rzekomo ma wypełnić jeden z tych warunków, które postawiła szefowa Komisji Europejskiej, a mianowicie, że ma być zlikwidowana możliwość karania sędziów za orzeczenia, za wykonywanie chociażby orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tymczasem jest wprowadzona nowa przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyli odmowa wykonania wymiaru sprawiedliwości, czyli dokładnie właśnie odmówienie orzekania z kimś, kto nie jest sędzią w świetle orzeczeń europejskich trybunałów. Jest tam też taka wprowadzona quasi procedura badania, czy dany sędzia właśnie spełnia te wymagania niezawisłości, bardzo niekorzystna dla obywateli. Po pierwsze, nie jest to rozwiązanie systemowe, tak jak w naszej ustawie, dotyczące wszystkich sędziów, gdzie my po prostu wychodzimy z założenia, że obywatele już i tak tyle nacierpieli na skutek tych destrukcyjnych zmian wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę w wymiarze sprawiedliwości, że to państwo musi wziąć odpowiedzialność za naprawę tego systemu. Tu obywatel będzie mógł w ciągu 3 dni złożyć sam taką skargę, że sędzia jest właśnie wybrany, nie spełnia tych standardów niezawisłości, a potem kto będzie oceniał, czy taki sędzia nie spełnia tych standardów? Także będą mogli orzekać inni neosędziowie, bowiem sędziowie do składu orzekającego będą po prostu losowani. No i przecież to oczywiste, że taki neosędzia nie oceni negatywnie innego neosędziego, więc to wszystko są pozorne działania, które w żaden sposób nie naprawiają fundamentów praworządności, niezależności sądów w Polsce. Są to, tak jak powiedziałam, jakaś taka tylko zasłona dymna, jakieś takie pozorowane kroki, które w rzeczywistości nie naprawiają polskiej demokracji. No tak wygląda niestety rzeczywistość. Powiedziała tutaj pani jedną zasadniczą rzecz, że no to Unia dała nam 3 warunki, zanim udostępni nam środki z KPO, prawda? Tak. No właśnie, czy Unia da się nabrać na to pudrowanie tego, co sugeruje tutaj władza w tych 3 ustawach, które zostały przegłosowane ostatnio? Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że naprawdę wszyscy chcieliby, żeby Polska dostała te pieniądze, te olbrzymie środki finansowe. Chcieliby tego i polscy obywatele, i myślę, że chciałaby tego Unia Europejska. I głównym problemem, który stoi na drodze uzyskania przez Polskę tak bardzo potrzebnych w tym momencie tych środków finansowych, jest właśnie PiS i jego działania. Te środki już dawno powinny leżeć na stole, już dawno powinny służyć polskiej gospodarce i ją wzmacniać. Przecież nie da się długo po prostu ciągnąć na zwykłej konsumpcji. Potrzebne są olbrzymie środki na badania, na rozwój, na infrastrukturę i temu mogłyby służyć właśnie środki z KPO. Tymczasem wygląda wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam ten rząd od wielu miesięcy jest szantażowany przez grupę radykałów skupionych wokół Zbigniewa Ziobry i temu ulega. To, co też jest warte podkreślenia, to, że nie Unia Europejska blokuje te środki, tylko po prostu decyzje, które podejmował PiS sukcesywnie przez lata, które zostały następnie obudowane szeregiem fundamentalnych orzeczeń europejskich trybunałów i strasburskiego i luksemburskiego. I teraz jest ewidentnie krok po stronie
po stronie PiS-u. Zobaczymy, jak będzie wyglądał proces legislacyjny. Przed nami prace w komisji po pierwszym czytaniu. Zobaczymy, czy zostaną wprowadzone jakieś poprawki. W tym kształcie, w mojej ocenie, projekt prezydencki, który ma być projektem wiodącym, w żaden sposób nie wypełnia trzech warunków postawionych przez szefową komisji. Ja przypomnę, że to po pierwsze była likwidacja Izby Dyscyplinarnej, w projekcie prezydenckim jest to tylko zamiana nazwy. Po drugie, przywrócenie do orzekania tych sędziów, którzy zostali odsunięci od orzekania przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Ten projekt zakłada bardzo skomplikowaną procedurę, w której ci odsunięci sędziowie i te orzeczenia w tym zakresie miałyby być weryfikowane przez innych neosędziów, więc jest to pozorna procedura. I trzecia kwestia to jest zmiana systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, tak by nie można było karać właśnie za wykonywanie orzeczeń. I tu też, tak jak mówiłam, nowa przesłanka, odmowa wykonywania wymiaru sprawiedliwości. Ja absolutnie stoję na takim stanowisku, że czas wojny, tak trudny czas, w którym widać, że jest to wojna dwóch światów. Wojna zachodniej takiej cywilizacji z demokracją, z prawami człowieka, z poszanowaniem prawa, niezależnymi sądami, cywilizacji prawa, w którym nie wiem, nie prześladuje się sędziów za wydany dla niewygodny wyrok dla obecnej władzy, czy osób protestujących przeciwko władzy nie traktuje się brutalnie, nie zsyła się do łagru, a z drugiej strony właśnie cywilizacji, w której mamy i propagandę, i cierpienie, i śmierć, i łamanie praw człowieka na każdym kroku. No trzeba robić wszystko, aby wzmacniać ten fundament, który sprawia, że my należymy do tej elitarnej rodziny demokratycznych państw. Bo warto mieć taką perspektywę, że no, w tym miejscu w Europie, w którym się znajduje Polska, no, zawsze przebiegała pewna granica wpływów. I jakby to są tylko dwie drogi. Albo jest się w kręgu tej cywilizacji i wpływu Unii Europejskiej Zachodu, albo po prostu jest się w strefie wpływów Rosji. I my musimy robić wszystko, żeby Polska znalazła się jak najmocniej zakorzeniona na jak najmocniejszych fundamentach właśnie w strefie wpływu Unii Europejskiej. Jeśli opozycja wygra na przykład wybory, choć czy jest szansa, że macie Państwo na przykład taki pakiet ustaw przygotowanych na naprawę sądownictwa? Tak, oczywiście, oczywiście, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że sytuacja jest dosyć dynamiczna i trzeba brać także pod uwagę różne scenariusze, które mogą się pojawić. Oczywiście najbardziej optymalną i taką oczekiwaną chyba przez wszystkich i wygodną sytuacją byłoby posiadanie przez opozycję w przyszłej kadencji Sejmu większości no, takiej konstytucyjnej. Wtedy rzeczywiście można byłoby odbudować od podstaw te wszystkie skompromitowane instytucje, jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa. Jeżeli natomiast będziemy mieli tylko większość wymaganą do zmiany ustaw, no to trzeba brać pod uwagę także pewien opór, który może pojawiać się ze strony prezydenta, który jeszcze dwa lata najprawdopodobniej będzie pełnił swoją funkcję i będzie mógł wetować każde rozwiązanie ustawowe, które wyjdzie z Sejmu. Więc sytuacja będzie trudna, ale taki pakiet ustaw z pewnością, znaczy no mamy przygotowany i prezentowaliśmy go wielokrotnie. Jego elementem jest właśnie ta, chociażby te rozwiązania, które teraz prezentowaliśmy w Sejmie, czyli odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, kwestie też najtrudniejsze i stanowiące największe wyzwanie dla prawników, a mianowicie przepisów przejściowych, co zrobić chociażby z orzeczeniami, które są wydane przez neosędziów, których jest w tym momencie już naprawdę mnóstwo. I tutaj też jakby wychodząc z takiego założenia, z takiego poczucia odpowiedzialności za stabilność polskiej gospodarki, stabilność obrotu prawnego, mówimy bardzo jasno, te orzeczenia pozostają w mocy,
przy czym obywatelom w dalszym ciągu przysługują prawa, które im przysługują w tym momencie na podstawie istniejących już środków odwoławczych. Oczywiście też mamy rozwiązania dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, chociaż nie będę ukrywała, że te wcześniej prezentowane przez nas radykalizują się w związku z dramatycznie postępującym upadkiem autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, ale także no, dramatycznie szkodliwą działalnością tej instytucji. Mam na myśli tutaj wydawane orzeczenia, które kwestionują fundamenty polskiej demokracji, a mianowicie obecność w Unii Europejskiej, unijne traktaty, ale także traktaty, Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka. To są naprawdę no, czarne karty w historii tej instytucji zapisane. Dramatyczne. Pani poseł, a gdybyśmy mogli spojrzeć na chwilę na troszkę kuchnię polityczną. W sensie takim, że no, coraz więcej jest tych sędziów, którzy są jakby no, mają zakaz, nie mogą orzekać, prawda? Sędzia Tuleja, Juszczyszyn, Żurek. Czy w kuluarach sejmowych w ogóle PiS, może państwo słyszycie, coś mówi na ten temat? Co im szkodzi przywrócić tych kilku sędziów do orzekania? Ja powiem tak, no wygląda wszystko, znaczy wszystko wskazuje na to, że po prostu ta większość rządząca jest zakładnikiem Zbigniewa Ziobry i tej Solidarnej Polski, która wokół niego, tych kilkunastu posłów, którzy są wokół niego skupieni. I najzwyczajniej w świecie pozwalają mu na to. Ja myślę, że nie będzie przesadą powiedzenie, że Zbigniew Ziobro w jakiś sposób szantażuje Kaczyńskiego i Kaczyński po prostu daje się mu szantażować. Przy czym no, myślę, że także obecna rządząca prawica też jest zniecierpliwiona, obecny obóz rządzący działaniami Zbigniewa Ziobry, bo to jest po prostu taki szkodnik, taki troublemaker, człowiek, który czegokolwiek by nie dotknął, to jakby powoduje tylko problemy. Żadne z jego działań, o których mówili Polacy, pisały gazety, powstawały na kanwie tych działań orzeczenia europejskich trybunałów. Polska straciła olbrzymie pieniądze z funduszy unijnych już w tym momencie. Żadne z tych działań przecież no, nie pomagały PiS-owi, nie budowały PiS-u w sondażach, a jednak pozwalano mu na te działania. Ja myślę, że to zniecierpliwienie wobec Ziobry jednak rośnie także w obozie rządzącym. No, to nie jest człowiek, który w czymkolwiek PiS-owi pomógł. Tak? Ma partyjkę, która ma znikome poparcie społeczne, proponuje rozwiązania, które szkodzą partii rządzącej, szkodzą Polsce, szkodzą Polakom. Polska przez to traci. Buja jeszcze tą łódką już tak rozchwytaną Zjednoczonej Prawicy. Ja myślę, że wielu chciałoby go po prostu wyrzucić za burtę. Ale cóż, ja powiem tak, w 2016 roku, kiedy były wprowadzane ustawy zmieniające ustawy o prokuraturze, które dawały wszechwładzę właściwie Zbigniewowi Ziobrze nad prokuraturą. Ja bardzo jasno mówiłam i ostrzegałam wręcz posłów PiS-u, mówiąc, zastanówcie się, co wy robicie. Dajecie człowiekowi, który już raz was zdradził, olbrzymią władzę. Może chodzi o te haki. Proszę zwrócić uwagę, ile afer mieliśmy związanych z politykami obozu rządzącego w ostatnich latach. Ile postępowań było przez tę prokuraturę umarzane. Ja myślę, że właśnie może chodzić o tą bezkarność albo właśnie te haki, które dzięki prokuraturze nazbierał Ziobro i może w ten sposób szantażuje ten obóz rządzący i poszczególnych polityków. Tego nie wiem. Wiem, że taki mechanizm, możliwość takich działań może być. Ja tylko dodam jeszcze jedną okoliczność. W zeszłym tygodniu dostałam właśnie umorzenie, odmowę prowadzenia postępowania
przez prokuraturę w sprawie pani Witek jeszcze z sierpnia. Pewnie państwo pamiętacie tę sprawę związaną z reasumpcją nielegalną, z jawnymi kłamstwami pani marszałek wypowiadanymi w Sejmie. Postępowanie, odmowa postępowania, oczywiście będziemy składali, złożyliśmy zażalenie, ale no, takich postępowań, wybory kopertowe, trefne maseczki, setki takich postępowań w podobnych sprawach było prowadzonych i prokuratura ukręcała im łeb. To może tłumaczyć tę rolę Zbigniewa Ziobry. Pani poseł, a na twitterowym tutaj naszym świecie pojawiła się plotka, że Zbigniew Ziobro planuje czmychnąć do Trybunału Konstytucyjnego. Czy myśli pani, że jest to, czy w tej plotce jest jakaś może procent prawdy, czy coś się mówi w kuluarach znowu na ten temat? I czy jeżeli on by odszedł, no to kto by zastąpił PiS, znaczy Solidarną Polskę w Zjednoczonej Prawicy? Czy myśli pani, że możliwe jest, że PSL mogłoby myśleć o koalicji z PiS-em? Biorąc pod uwagę to, jak wielu zniszczeń w polskiej gospodarce, w polskiej demokracji, w pozycji Polski na świecie dokonał PiS w ostatnich 6 latach, myślę, że nikt nie chciałby wziąć na siebie tego odium i wejść w koalicję z PiS-em i wziąć współodpowiedzialność za działania tych ludzi, którzy są obecnie u władzy. Jeżeli pojawiają się plotki dotyczące odejścia Zbigniewa Ziobry z rządu, ja mogę powiedzieć naprawdę tylko tyle, że droga wolna, naprawdę, jak najszybciej, oby. Każdy dzień bycia tego człowieka współrządzącym w Polsce to jest zły dzień dla Polski, zły dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego odejście byłoby naprawdę dobrym krokiem w dobrą stronę, niewątpliwie. Ja tych plotek, powiem wprost, nie słyszałam. Jest tam już jego kolega, więc scenariusz już przetrenowany i sprawdzony. Może rzeczywiście szykuje sobie taki złoty spadochron po 6 latach niszczenia wymiaru sprawiedliwości, ale myślę, że to by mogło wzbudzić dosyć dużą zazdrość wśród kolegów i koleżanek z ław sejmowych. Nie wiem, czy pozwoliliby mu po tych wszystkich jego szantażach, wybrykach na taki manewr. Ja myślę, że to się skończy tak jak zwykle. No, co tu dużo mówić, obecną ekipę rządzącą spaja przede wszystkim to, że mają dostęp do pieniędzy publicznych i widać, że traktują je jak swoją własność. Więc spory sporami, ale koniec końców, nie wiem, może pan Kowalski zostanie ministrem albo ktoś z ekipy Zbigniewa Ziobry dostanie intratną posadę w którejś ze spółek Skarbu Państwa i na tym to się skończy. Ci ludzie nie są tam dla wartości, nie realizują jakichś swoich ideałów. To, co ich spaja, to olbrzymie pieniądze publiczne, więc możemy słyszeć jakieś groźby, a koniec końców, mówię, skończy się na jakimś dealu pewnie, o którym dowiemy się wcześniej czy później. Proszę zwrócić uwagę, no to jest pan Zbigniew Ziobro i jego sztandarowy projekt Izba Dyscyplinarna, a ostatnie głosowanie z tego, co się orientuje, no, Solidarna Polska poparła likwidację Izby Dyscyplinarnej w tym projekcie prezydenckim, więc wartości ideałów z ich strony nie ma żadnych, jest pustosłowie. Ostatnio obiegł nas news RMF-u, że przyjeżdża pani Ursula von der Leyen i da zielone światło Krajowemu Planowi Odbudowy. Czy to jest prawda? Rzeczywiście pojawiły się takie informacje, że możliwe, że pod koniec przyszłego tygodnia będzie wizyta szefowej komisji. Czy tak będzie? Jeszcze oficjalnych informacji nie mamy, ale rzeczywiście się pojawiły. Tak jak powiedziałam, każdy by chciał, żeby Polska te środki finansowe z Unii Europejskiej dostała.
Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ja uważam, że żadne okoliczności, a w szczególności też wojna, no nie są powodem do tego, żeby odwieszać gdzieś na kołek demokrację. Jakby właśnie to jest ten czas, gdzie my powinniśmy wzmacniać te fundamenty, które powodują, że jesteśmy krajem w Unii Europejskiej, powracać na tą dobrą drogę relacji z Unią Europejską. I to jest po stronie PiS-u. Jeżeli PiS podejmie taką ryzykowną grę, że będzie markował jakieś ruchy, próbował oszukać Unię Europejską, to uważam, że to się niczym dobrym nie skończy, jeżeli Unia Europejska by się na to nabrała. Ja z całą mocą chciałabym podkreślić, że PiS się absolutnie nie zmienił. Świadczą o tym projekty ustaw, które przedłożył, chociażby to, że pchnął do dalszych prac projekt Zbigniewa Ziobry, który likwiduje Sąd Najwyższy, który stoi w 100% w sprzeczności z warunkami szefowej komisji i z orzecznictwem unijnych trybunałów. Prezydent w ciągu tych kilku tygodni wojny zdołał powołać 200 neosędziów. Został wybrany i powołany przez prezydenta także nowy szef Izby Dyscyplinarnej, pan Roch, były prokurator. Na skutek podejmowanych przez niego działań jest toczone postępowanie przecież przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka o tortury, bowiem na jego polecenie, jak donoszą media, była przesłuchiwana kobieta, która rodziła w trakcie porodu, co zostało zakwalifikowane, ocenione jako tortury, i takie postępowanie się toczy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kolejni sędziowie są odsuwani od orzekania, więc widać, że ze strony PiS-u nie ma żadnej woli odbudowania realnie niezależności sądów czy wzmacniania tego fundamentu polskiej obecności w Unii Europejskiej. Dziękuję. Teraz zabierze głos nasz słuchacz. Proszę, Robercie. Dobry wieczór, pani poseł. Przyznam szczerze, że trochę pani z rytmu wybiła. Dzisiaj był minister Buda w Radio Z u pani Lubeckiej. Powiedział wyraźnie, że wizyta pani von der Leyen nie wpłynie na żadne zielone światło, a środki unijne najprawdopodobniej do końca roku nie zostaną odblokowane. Polecam odsłuchać. Trochę mnie dziwi, że taka komunikacja jest słaba, jeżeli chodzi o takie rzeczy, bo myślę, że to chyba jest ważna rzecz, powinni posłowie to wiedzieć. Natomiast jako wyborca Platformy Obywatelskiej mam takie pytanie, czy nie ma pani wrażenia, że wciąż jest za mało robione w takiej komunikacji, powiedzmy, stricte będąc w programach telewizyjnych, że ten przekaz jest zbyt grzeczny, zbyt łagodny w konfrontacji do tego, co przedstawiają politycy PiS, jak kłamią w żywe oczy, jak manipulują wszystkim. Naprawdę nie ma w Platformie Obywatelskiej kogoś, kto rzeczywiście mógłby w stanowczy sposób po prostu stanowczy, bo już jesteśmy zmęczeni tą gładką rozmową i to za chwilę pani się pewnie dowie, bo jest znana grupa, gdzie dyskutujemy o tym notorycznie. Chodzi mi tylko o to, że naprawdę nie ma ze dwóch, trzech bulterierów, żeby wypuścić na PiS i w pewnym momencie ich demaskować, te ich kłamstwa i te manipulacje w taki sam chamski sposób, jaki oni to robią. Dziękuję bardzo. Mm-hmm. Odnosząc się do dzisiejszego wywiadu z panem Budą, bardzo dziękuję, że pan zwrócił mi na to uwagę. Z pewnością go odsłucham, zwłaszcza jeżeli padły tam takie informacje, ale powiem panu wprost, ja bym się do nich nie przywiązywała. W PiS-ie trwa wojna, wszyscy się kłócą, podkopują. Jakby wydaje mi się, że tego typu przecieki to nie jest to, na czym powinniśmy się koncentrować w tym momencie. Ja zawsze gdzieś tam z dala stałam od takiej pisologii stosowanej, tak? Takiego rozkminiania, co politycy PiS-u mieli na myśli, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Ja jestem prawniczką i oceniam i ustawy, i to, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Wiem, że w samej też Komisji Europejskiej
jest, nie ma jednoznacznego w tym momencie stanowiska dotyczącego przyznania Polsce odblokowania tych środków. Ja jeszcze raz powtórzę, że piłeczka jest tutaj po stronie PiS-u i wszyscy, i te pieniądze już dawno by były, jeżeli PiS stać by było na zrealizowanie tych najprostszych trzech warunków postawionych przez szefową komisji, czy wykonanie orzeczeń. Więc takie zwiększanie napięcia i presji na komisję, że ona powinna odblokować te środki, albo że zostaną odblokowane, albo że nie zostaną odblokowane, to jest właśnie jakby trochę wzmacnianie tego przekazu PiS-u, że to jest decyzja Unii Europejskiej. Otóż nie, to PiS napsuł mnóstwo w wymiarze sprawiedliwości, to PiS najszybciej mógłby to odblokować, a nie Komisja Europejska, w której też wiem, że trą się różne siły i wcale tak jednoznaczne, czy odblokowanie, czy nieodblokowanie tych środków nie jest i myślę, że na te decyzje może przyjść nam jeszcze poczekać. Jeżeli chodzi o takie jeszcze bardziej jednoznaczne wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej, to ja sobie pozwolę tutaj na pewną dygresję i jakby zwrócenie panu uwagi na pewien mechanizm, który działa w polityce, a który był na przykład moim doświadczeniem w poprzedniej kadencji Sejmu. Na komisjach sprawiedliwości pojawiała się taka posłanka, znana panu zapewne, pani Krystyna Pawłowicz. I to była posłanka, która zachowywała się w pewnej normie, kiedy omawialiśmy projekty ustaw, że tak powiem, nie medialne, nie fundamentalne, ale bardzo się denerwowała w momencie, kiedy i mówiła dużo kontrowersyjnych, agresywnych rzeczy, w momencie, kiedy były dyskutowane projekty ustaw dotyczących czy to Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, czy Krajowej Rady Sądownictwa. A potem w najlepszych polskich dziennikach, przez najlepszych naprawdę polskich dziennikarzy pojawiały się artykuły z nagłówkami. Kolejna awantura na Komisji Sprawiedliwości. Nikt nie pisał, że niszczona jest niezależność, nie wiem, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, niszczona jest niezależność sądów, polscy obywatele nie będą mieli dostępu do niezależnych sądów, tylko pisano o kolejnej awanturze. Tak, i pisali to naprawdę bardzo doświadczeni dziennikarze. Więc zastanawiam się, czy to czasem politykom PiS-u nie zależy na tym, abyśmy my wychodzili z naszej roli merytorycznie przygotowanych polityków, którzy są w stanie i zanalizować rzeczywistość i przedstawić jakieś rozwiązania, tylko wdawali się z nimi w pyskówki z ostrymi wypowiedziami, co ludzi irytuje, męczy, odwraca uwagę od sedna sprawy. Dokładnie zgodzę się z panią, aczkolwiek czasami mam wrażenie, że niektóre osoby mogłyby tak troszkę ten język zmienić. Ale wracając jeszcze do środków z KPO, pani poseł. Pan Donald Tusk, premier Donald Tusk, próbuje te środki też jakby zorganizować dla Polski. Próbuje je przywieźć samorządom, które teraz samorządy potrzebują tych pieniędzy ze względu na to, jakie ilości przyjęły uchodźców, prawda? Czy istnieje taka możliwość, żeby właśnie Unia udostępniła te środki bezpośrednio samorządom? To by było najlepsze rozwiązanie i myślę, że w tym kierunku powinny iść wszystkie negocjacje. Rzeczywiście widać, że jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom, no to rząd tutaj nie podejmuje właściwie żadnych, no niewielkie działania, tak? Działania, które są absolutnie niewystarczające i główny ciężar spycha na ramiona po prostu obywateli, obywatelek, na ramiona samorządu. Zresztą mówiąc wprost, no nie da się pomóc takiej liczbie ludzi bez współpracy z samorządem, bo to samorządy mają wiedzę na temat zasobów, możliwości, mieszkań, ośrodków, które mogą być udostępnione, znają po prostu ludzi i ich możliwości. Więc rzeczywiście byłoby najlepiej, jakby te środki trafiły tylko do bezpośrednio do samorządów. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom,
jest tu wiele zastanawiających działań ze strony obecnego rządu. Działań, które są absolutnie niezrozumiałe w kontekście wyzwania i zagrożeń, jakie stoją w tym momencie przed Polską. Nie wiemy, jak się potoczy wojna. Nie wiemy, przed jakimi jeszcze wyzwaniami, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców, będzie stała Polska. Jedno jest pewne, każde państwo ma pewną wydolność, jeżeli chodzi o możliwość przyjęcia dodatkowych obywateli, możliwość przyjęcia uchodźców. To jest dokładnie tak, jak mają państwo, nie wiem, dwupokojowe mieszkanie, jak przyjmą państwo tam dwie dodatkowe osoby, no to udzielą im pomoc, udzielą im wsparcia w tym dwupokojowym mieszkaniu, ale jakby było, przyszło państwu przyjąć tam 60 osób, to będą mieli państwo katastrofę humanitarną. 60 osób w dwupokojowym mieszkaniu to jest tragedia. I dokładnie tak samo jest z Polską. Polska ma taki poziom wydolności. Są eksperci, którzy szacowali tą wydolność. Jest to między innymi pan profesor Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Określał ten poziom na około 700 tysięcy. I w tym kontekście pojawiają się konkretne pytania. Dlaczego Polska nie wystąpiła chociażby o uruchomienie tego solidarnościowego, dobrowolnego mechanizmu relokacji Unii Europejskiej? Dużo mniejsze kraje o to występowały, chociażby Mołdawia. Dlaczego Polska nie wystąpiła o pomoc, jeżeli chodzi o Frontex? Jakby tych pytań można byłoby mnożyć. Skąd taka wśród rządzących obecnie zadziwiająca niechęć do szukania wsparcia przy jednoczesnym mówieniu my sobie poradzimy, podczas gdy radzą sobie tak naprawdę z tym obywatele, NGOsy i samorządy. Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe dążenie po prostu do katastrofy humanitarnej, absolutnie nieodpowiedzialne. A czy tu nie chodzi potem, żeby powiedzieć, a bo ta zła Unia? Wie pan, możliwe, że chodzi o to, aby powiedzieć ta zła Unia, możliwe, że chodzi o to, aby wytworzyć presję, dajcie nam kasę, nie interesuje nas żadne inne wsparcie organizacyjne, nie interesuje nas olbrzymie doświadczenie, sprzęt, ludzie Frontexu, nie interesuje nas, co może nam dać Europol, nie interesuje nas, co może dać Agencja Praw Podstawowych. Nas interesuje tylko kasa i może to jest taka próba wywarcia właśnie presji, zwiększenia presji na Unię Europejską, żeby te pieniądze jak najszybciej popłynęły. A przy takich konfliktach, naprawdę, znaczy konfliktach, takich wyzwaniach, warto korzystać nie tylko z materialnego wsparcia, które jest oczywiście nieodzowne, ale także ze wsparcia organizacyjnego, wiedzy i doświadczenia. Przecież Unia Europejska z wyzwaniem uchodźczym, jakby to wyzwanie stoi przed Unią Europejską od lat. I jest naprawdę wielu doświadczonych ekspertów, wiele rozwiązań, z których można byłoby korzystać, a obecny pisowski rząd nie chce o nie występować. A czy te pieniądze z KPO może nie będziemy dostawali, ponieważ jeszcze nie dopuściliśmy, znaczy my nie dopuściliśmy, nie dopuścił Prawo i Sprawiedliwość rękami Radzika, sędziego Tuleje, jak przed przyjazdem jeszcze pani, przed przyjazdem von der Leyen, pani von der Leyen. No tak, jest tu jakaś wyjątkowa bezczelność ze strony pisowskich nominatów, w szczególności pana Radzika, który jest rzecznikiem dyscyplinarnym, ale jednocześnie jest zastępcą prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. I który, będąc sędzią, śmie nie respektować orzeczeń polskich sądów. Juszczyszyn też nie jest dopuszczony do orzekania. Tam jego sprawa nawet poszła dalej, bowiem on wystąpił o próbę przymuszenia Sądu Okręgowego w Olsztynie, czyli i prezesa tego sądu, czyli pana Nawackiego, do tego, aby został przywrócony do orzekania w postępowaniu egzekucyjnym. Się to dzieje i o ile wiem, zostało tam wydane już nawet postanowienie o nałożeniu grzywny chyba na Nawackiego, która może być zamieniona nawet na karę
aresztu. Ja myślę, że ci ludzie tak wiele zyskali dzięki obecnej władzy, że w tym momencie jakby mają, no jakby ta sytuacja jest dla nich zero-jedynkowa, albo będziemy w dalszym ciągu robili wszystko, czego oczekuje od nas obecna władza, albo stoczymy się w niebyt. Tym jakby i Radzikowi, i Nawackiemu przecież grożą nie tylko nie tylko grozi odpowiedzialność, sankcje z odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale po prostu muszą się liczyć z tym, że kiedyś poniosą odpowiedzialność karną. Oni nie wykonują prawomocnych orzeczeń polskich sądów, w ten sposób nie dopełniają swoich obowiązków. To jest po prostu odpowiedzialność karna z artykułu 231 kodeksu karnego. Muszą sobie z tego zdawać sprawę, ale też wiedzą, że nie ma alternatywy, że nie mogą za wysoko podnieść głowy, bo nawet ci najbardziej tacy wierni żołnierze Ziobry też widać, że nie ma tam lojalności i są spychani w niebyt. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią sytuację związaną z Piebiakiem, z Dudziczem. Mieli być kandydatami partii rządzącej do KRS-u. Tymczasem ich kandydatury zostały wycofane. Jedni mówią, że nalegał na to prezydent, bo zbyt kontrowersyjne kandydatury, ale w mojej ocenie bardziej prawdopodobna jest jednak wersja związana z tym, że po prostu mają konflikt ze Zbigniewem Ziobro, po prostu poczuli się odsunięci, ambicje zagrały, to pan Piebiak był przecież architektem, mózgiem tego całego destrukcyjnego systemu zmian wprowadzonego w wymiarze sprawiedliwości i nagle co, jest sędzią sądu rejonowego, przez lata był chowany w jakichś instytucjach działających przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Myślę, że to mogło wywoływać jego frustrację. Zresztą takich nawróconych pisowskich nominatów w wymiarze sprawiedliwości będziemy mieli więcej. Ja przypomnę chociażby, o ile dobrze pamiętam nazwisko, sędziego Cichockiego, jednego z tych, którzy należeli do hejterskiej szajki, jak podają media, działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości, który już zaczął opowiadać po części o swoich kolegach. Dokładnie. A teraz proszę bardzo, nasz mówca Paweł. Dziękuję. Ktoś się podłączy, kurczę, podładowanie. Panie, dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór. Dziękuję wam, że zawsze byłem wyborcą Lewicy. Kibicowałem również Nowoczesnej w 2015 roku, kiedy startowaliście w wyborach. Dla mnie Ryszard Petru zawsze był osobą, którą bardzo ceniłem od strony ekonomicznej. Natomiast no, pewnie zadam bardzo niewygodne pytanie dla pani. Proszę nie odbierać tego osobiście. Uczestniczyłem w spotkaniu w Pile z panią Lubnauer. W momencie, kiedy pani Lubnauer została przewodniczącą Nowoczesnej, zapytałem o finanse partii. Czy pani nie uważa, że również przyczyniła się pani do tego, że Nowoczesna jest w takim miejscu, jakim jest i nie ponosi pani również odpowiedzialności za całą sytuację, która wyniknęła po tym, jak Ryszard Petru poleciał na słynną Maderę? I moje drugie pytanie dotyczy również tego, że Ryszard Petru właśnie powrócił do polityki. Jak pani to odbiera? Dziękuję. Nie jest to dla mnie trudne pytanie. Ja przede wszystkim chciałabym panu zwrócić uwagę, że skarbnikiem Nowoczesnej był mój mąż, a my żyjemy w XXI wieku, a nie w XIX. I każde z nas miało prawo i korzystało z tego prawa do pojawienia się na scenie politycznej czy w działalności politycznej na swój własny rachunek. Ja nie ponoszę odpowiedzialności za działalność mojego męża, ani mój mąż nie ponosi odpowiedzialności za moją działalność. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek z mojej rodziny brał na siebie konsekwencje moich działań czy działań męża. Po prostu działamy na swój własny rachunek, więc nie poczuwam się do odpowiedzialności, bo to nie jest efekt moich osobistych działań. Ja decyzję o odejściu z Nowoczesnej podjęłam bardzo świadomie. Zawsze w polityce stawiałam bardzo szybko, jakby pomimo olbrzymiego wysiłku, jaki włożyłam w współtworzenie Nowoczesnej i jej początkowego sukcesu, bardzo szybko sobie zdałam sprawę z tego, że przy tak barbarzyńskiej partii, jaką jest PiS, to co
da mi kiedykolwiek szansę realizowania wartości, dla których weszłam do polityki, to zjednoczenie po stronie opozycji. D'Hondt jest bezwzględne, daje szansę tylko dużym podmiotom na zdobycie zwycięstwa. I moja droga polityczna od początku była naznaczona jakby tą cechą. Ja przecież od początku stawiałam na współpracę, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W poprzedniej kadencji z PSL-em, z Platformą Obywatelską. Niech pan zwróci uwagę, wymiar sprawiedliwości zawsze staraliśmy się wyprowadzić przed nawias bieżącego politycznego sporu i dokładnie tak samo staram się działać w tej kadencji. I to było też moim motywem odejścia od Nowoczesnej, która w pewnym momencie stawiała na taką samodzielną bardziej ścieżkę, z czym ja się pogodzić nie mogłam, z uwagi na to, że wiedziałam, że to jest droga do przegranej całej opozycji. Odeszłam z Nowoczesnej, Nowoczesna przyszlusowała do koalicji, więc jak widać wyszło, że tak powiem, na moje i moje intencje zostały zrealizowane, co mnie bardzo cieszy. Ja nie jestem w polityce dla szukania sympatii, jestem po to, aby podejmować odpowiedzialne i rozsądne decyzje i takie staram się podejmować. A czy jest szansa na zjednoczenie całej opozycji? Powiem panu tak. Od PSL-u do Lewicy? Czy no nie mówię o Konfederacji. Myślę, że jest to naprawdę, znaczy no Konfederacji to nie ma co mówić, że to jest opozycja w najmniejszym stopniu. Zawsze usłużna i tymi kilkoma głosami służy w najbardziej newralgicznych głosowaniach. Myślę, że jest to bardzo duży problem i patrzę na to z niepokojem. No, myślę, że koalicja obywatelska, Platforma Obywatelska, Donald Tusk do końca będą starali się jakby zostawić te drzwi otwarte jak najszerzej. Ale no, to jak one będą otwarte zależy po prostu też od nastawienia innych podmiotów. My mamy świadomość tego, że można wygrać tylko tworząc szeroki blok, ale czy będzie taka wola ze strony innych podmiotów, także tych nowo powstałych, które będą miały duże ambicje do sprawdzenia się na tej scenie politycznej, na tym rynku politycznym, zawalczenia o własnych posłów, myślę, że będzie naprawdę, naprawdę z tym trudno. Pani poseł, ponieważ zbliża się już godzinka naszej rozmowy, tak. Zadam ostatnie pytanie i ulubione pytanie naszych słuchaczy. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy, jakie demolki dokonał PiS w naszym kraju, czy opozycja, wygrywając wybory, będzie w stanie rozliczyć władzę? Ja panu powiem tak. Przez wszystkie lata bardzo pilnowałam tego, żeby każde złamanie prawa zostało udokumentowane, żeby miało swoją konsekwencję w postaci złożenia zawiadomienia do prokuratury, żeby został po nim ślad, żeby ktoś, jeżeli będzie chciał umorzyć takie postępowanie, musiał się pod takim postanowieniem podpisać, żeby każdy prokurator, zanim podpisze się, zastanowił się trzy razy. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że elementem budowania demokracji będzie także rozliczenie tych wszystkich ludzi, którzy obecnie to przyłożyli rękę do niszczenia demokracji. Bez tego nie będzie dało się zbudować po prostu stabilnej demokracji w Polsce. Ludzie muszą mieć zaufanie do systemu, do tego, że jeżeli łamiesz prawo, to zostaniesz rozliczony, to spotka cię kara. Ja z pewnością, jeżeli będę w polityce, to będę starała się do takiego rozliczenia wszystkich winnych doprowadzić. Zresztą proszę zwrócić uwagę, wyrazem takiego poczucia sprawiedliwości, które musi znaleźć swój ustawowy także wymiar, jest ustawa, którą prezentowaliśmy ostatnio w Sejmie, właśnie ta ustawa o KRS-ie, o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
ona mówi bardzo jasno. Także w takim wymiarze, jeżeli chodzi o sprawiedliwość, nie jest żadnym półśrodkiem. Mówimy, jeżeli neosędziowie zostali powołani przy udziale neo-KRS-u, to muszą wrócić stamtąd, skąd przyszli, na swoje poprzednie stanowiska sędziowskie. Nie wyobrażam sobie, żeby mogli czerpać profity z tego, że uzyskali awans i wspierali nielegalny, niekonstytucyjny, tak szkodzący polskiej demokracji, polskiej pozycji w Unii Europejskiej system. To by było nieuczciwe wobec tych sędziów, którzy poświęcili tak wiele, walcząc właśnie o niezależność sądów, o prawo polskich obywateli do niezależnych sądów w Polsce. Są partie, które mówiły, że to jest zbyt daleko idące, że może to powinno być tak, żeby obywatele w swoich indywidualnych sprawach mogli kwestionować takich sędziów. My mówiliśmy jasno, po pierwsze to jest problem systemowy, więc nie można przerzucać tego na obywateli, a po drugie usankcjonowanie tych sędziów, na przykład przesunięcie tych neosędziów, którzy byli w Izbie Dyscyplinarnej, w stan spoczynku. No, jak można tych ludzi wynagradzać wynagrodzeniem pobieranym przez lata za to, że przyczynili się do takich szkód, do utraty tak olbrzymich środków unijnych? Ja się na to nie godzę. Uważam, że propozycje w stylu zlikwidujmy Izbę Dyscyplinarną, ale niech ci neosędziowie sobie pójdą w stan spoczynku, są nie do zaakceptowania właśnie ze względu na konieczność powiedzenia, no to było złe działanie, musicie za to ponieść odpowiedzialność, po prostu. Absolutnie. Pełna zgoda, pani posłanko. W takim razie ja dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, pozdrawiamy wszystkich, życzymy wam miłego wieczoru i dziękuję pani posłanko, że zgodziła się pani Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wszystkie ciekawe pytania. I naprawdę gratuluję Państwu tego wysiłku, który Państwo podjęli, aby w piątkowy wieczór porozmawiać o tak ważnych tematach jak Polska.